Mateusz Terech. Marta Paluch. Witamy z naszego pokładu Katobusa Mobilnego Studia Portalu w Katowicach EU i bardzo się cieszymy, że po raz kolejny w Katobusie będziemy mogli mówić o kulturze. Kulturze w Katowicach, a to za sprawą tego, że mamy kolejnych wspaniałych gości na naszej zielonej kanapie. A są z nami dyrektorka instytucji filmowej Silesia Film, pani Ewa Sadkowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I świeżo upieczony naczelnik Wydziału Urzędu Miasta, naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice, Krzysztof Kraus. Dzień dobry. Spotykamy się z okazji nominacji dla Kina Światowid, nominacji do tytułu najlepszego kina w Polsce. Kino Światowid powalczy o ten zaszczytny tytuł z Kinem Pod Baranami, Kinem Muza i Kinem Żeglarz. To ja nie mogę nie zapytać państwa o najlepszy seans w Kinie Światowid, albo o najlepsze wspomnienie związane z tym kinem. Są takie? Krzysiu, zaczynasz? No tak są. Ja mam bardzo wiele wspomnień z Kinem Światowid z czasów, kiedy byłem młody. Znaczy, no, młodszy byłem wtedy. I w przejawie takiego buntu, zamiast chodzić do multiplexów, z ekipą chodziliśmy właśnie do Światowida. Chyba już wtedy nie było panoramy w Chorzowie, więc właściwie z takich kin już o standardzie w miarę dobrym, ale dalej kameralnym, był właśnie Światowid i no, chodziliśmy tam zarówno na film, jak i do kina nam się zdarzało chodzić po prostu. Było parę takich filmów, z których mam wrażenie, że już wtedy nie pamiętaliśmy tego, jak to się potoczyło. Kilka takich tytułów, w tym Zmruż oczy, chyba Żurek. Potem był jakiś taki czas, że był Kusturica puszczany, też te starsze jego filmy. Natomiast mamy taką wspólną z panią dyrektor historię, bo byłem też kiedyś na takim filmie o fińskiej saunie i nie wiem, jak to się stało, ale kiedyś w środku wakacji, w środku nocy przy okazji, nie ukrywajmy tego. Odpaliło mi się, że muszę koniecznie przypomnieć sobie, co to był za tytuł, bo widziałem się po latach z człowiekiem, z którym byłem właśnie na tym filmie. To musiał być wstrząsający seans. Napisałem do pani dyrektor w środku nocy i poszukiwały tego tytułu. W środku nocy i w środku wakacji, więc ja, że lubię załatwiać sprawy, od razu napisałam do szefowej Kina Światowid: słuchaj, radny Kraus, chcę koniecznie zdobyć ten tytuł, Beata, weź wymyśl, co to było. No i Beatka oczywiście pamiętała, no natomiast my teraz... No już dzisiaj nie pamiętamy. My dzisiaj nie pamiętamy, więc jest apel do naszych widzów, kto pamięta, jaki to był film, niech się zgłosi do Kina Światowid, może odebrać darmową wejściówkę. O, czyli od mamy razu, konkurs. Tak, od razu po seansie. Od razu mamy konkurs. Katobusa trzeba szukać filmu o fińskiej saunie. Fińska sauna kameralna. Kino bardzo, ale co tam się więcej działo, to nie powiem. Bo może by było zbyt łatwo, ale tak, zapomniałem tytułu. No, to takie... Kto z was, drodzy widzowie, pamięta, co to był za film, to prosimy komentować pod tym filmem, w komentarzach wpisywać. No i będzie można wygrać wejściówkę do Kina Światowid. Tak, pani dyrektor, obiecuję na mały paluszek. Kino Światowid, no to jest super kino. Pytacie państwo o wspomnienia. Ja mieszkałam na ulicy Stawowej. Spędziłam całe swoje dzieciństwo i czas szkoły średniej. Chodziłam do Mickiewicza, więc w tym trójkącie znajdowało się Kino Światowid. Mój tato był kinomanem, kupował zawsze bilety na konfrontację. Nie było łatwo te bilety zdobyć. Więc raz mi tato odpalił bilety na Pożegnanie z Afryką. Byłam bardzo dumna, obejrzałam ten film, zrobił na mnie kolosalne wrażenie. Jest to takie moje pierwsze wspomnienie z Kinem Światowid, ale na przykład pamiętam też seans Amores Perros, gdzie właśnie panowała luźna atmosfera, z czego Kino Światowid słynie do tej pory. Wiele osób tak naprawdę ma skojarzenia z Kinem Światowid albo z Wagarów, albo z jakichś randek. No myślę, że to kino z oświadczeń, a był również ślub. O! Tak, był również ślub, filmoznawczyni, bodajże z filmoznawcą, także Kino Światowid po prostu dobre na wszystko. A powiem wam jeszcze tyle, że nasz zaprzyjaźniony kolega Mariusz, matematyk, który prowadzi nam social media, powiedział tak: skoro nominowali 4 kina, zwykle to było 3, to może będzie pierwsza nagroda ex aequo. I tego się trzymamy. Na to wszyscy liczą. Zgadzą się państwo, że to jest jedno z takich kin, które kształtowało i kształtuje gust filmowy katowiczan.
Były lekcje filmowe w Światowidzie, gdy też chodziłem do Mickiewicza. Ty chodziłeś do Mickiewicza? Tak, ale minęliśmy się o rok chyba. No, wiem się, że o parę lat, ale chodziłem nie drążmy. Wydaje mi się, że w liceum, dobrze, że jest katobus i da się takie rzeczy ustalić tutaj na zielonej albo w liceum, albo w gimnazjum chodziliśmy do was, do Światowidu na takie lekcje filmowe, czy film z jakąś półgodzinną prelekcją, ale też lata temu, chyba podczas remontu Pałacu Młodzieży, w Światowidzie była taka mała Akademia Jazzu José Torresa. Tam nie było przy tym filmu, ale była bo Światowid jakby był już przed kolejnym tam gdzieś remontem, kinem naprawdę dobrze wyposażonym i takim atrakcyjnym dla robienia tego typu rzeczy. I właśnie wydaje mi się, że kilka tych lekcji z Małej Akademii Jazzu było też w Światowidzie, gdy w Pałacu Młodzieży ta scena teatralna uległa już w dawnych czasach, uległa starości swojej po prostu. Ale chodziliśmy do Światowidu i to właśnie było takie inne kino niż multiplex, gdzie chodziło się na tanią rozrywkę. No tak, trochę. No ale wiecie, jestem dyrektorką Silesii Film. Nie mogę nie wspomnieć o, bo my właściwie 5 kin prowadzimy, więc pominę kina tak zwane zamorskie, natomiast muszę wspomnieć, że równie świetnymi kinami jest Kino Teatr Rialto i Kino Kosmos, obok którego właściwie jesteśmy. Żeby się Światowid nie poczuł, wiecie, jakoś tak nagle wyróżniony niezwykle, to wszystkie kina są trendseterami, jakimś takim probierzcem jakości filmowej. To są właśnie te kina studyjne, które prowadzimy. Ja mam wrażenie w ogóle, że to trochę tak jest, że wielu mieszkańców Katowic i regionu spotyka się prawie na co dzień z działalnością instytucji Silesia Film, ale nie wszyscy wiedzą, że się z nią spotykają. Co to jest za instytucja? Dlaczego ona działa w Katowicach? Jaki jest jej cel? To jest instytucja samorządowa województwa śląskiego. Także tak jak wspomniałam przed chwileczką, prowadzimy 5 kin studyjnych. Kino Teatr Rialto, Kino Światowid, Kino Kosmos. Ale oprócz tego Kino Janosik w Żywcu i w Raciborzu, Kino Bałtyk. Tak, żądamy dostępu do morza. I proszę Państwa, ale oprócz tego prowadzimy Śląski Fundusz Filmowy i Silesia Film Commission, czyli zajmujemy się również wsparciem produkcji filmowej, dostajemy na to dotację celową, przeprowadzamy konkurs i dotujemy filmy, które chcą się kręcić na Śląsku. No i oprócz tego jeszcze prowadzimy jedyną taką w Polsce filmotekę amatorską, filmotekę regionalną, śląską filmotekę. Śląski Fundusz Filmowy, to warto podkreślić, że to są fundusze, które zostały przeznaczone między innymi na takie filmy jak Jesteś Bogiem, Leszka Dawida, Obywatel Jones, Agnieszki Holland, czy nominowana i zdobywczyni Oscarów Zimna Wojna Pawła Pawlikowskiego, czyli tak. To nie jest tak, że to są tylko regionalnie oglądane obrazy. No absolutnie. Naszym ostatnim sukcesem to jest dofinansowanie Strefy Interesów Jonathana Glazera, międzynarodowej produkcji i tak naprawdę to jest film, który zdobył 2 Oscary i Złotą Palmę w Cannes, także oczywiście to, że część dni filmowych jest na Śląsku, wcale nie oznacza, że to jest mała produkcja. Dofinansowujemy również naprawdę spore produkcje, które osiągają sukcesy międzynarodowe. No ale też wasza praca, tak patrząc z perspektywy miasta, ściąga filmowców po prostu tutaj, tak? Bo tak. Dbacie o to, żeby te lokacje, które mamy gdzieś między innymi w Katowicach i szerzej na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, bo Silesia jest dla całego województwa, więc także dla tej części, która śląskim się nie czuje, no to wasza praca powoduje, że tutaj jesteście ambasadorami przestrzeni tak naprawdę też, nie? Tak, to prawda. Jest konkurs na śląską lokację filmową. Tak. A my w Katowicach musimy kibicować katowickiemu Pałacowi Młodzieży w tym konkursie. No, zachęcam, oczywiście. Co to daje takie przyciąganie filmowców? Bo z jednej strony wiadomo, to jest atrakcja dla mieszkańców. Jak jest plan filmowy, to każdy chce iść i zobaczyć, ewentualnie podejrzeć pracę aktorów, no i spotkać tych, którzy w nim występują. Ale tak z perspektywy przeciętnego mieszkańca, po co są te działania? No to jest czysty biznes również. Film to jest
to jest również biznes, biznes filmowy. Wiecie Państwo, prawda jest taka, że my dofinansowujemy produkcje, które muszą zostawić co najmniej tyle samo w województwie. I zostawiają faktycznie. Musicie sobie wyobrazić, że jak przyjeżdża, gdzieś jest usytuowany plan filmowy, przyjeżdża cała załoga techniczna, to jest masa ludzi. Oni muszą gdzieś spać, oni muszą gdzieś jeść. Oni muszą najlepiej zatrudnić kogoś stąd. Właśnie ostatnio przyjaciółka mi opowiadała o planie, który tutaj się dzieje i o zatrudnieniu pana z małą koparką, który właśnie mówi, ej, to dekoracja, to mi ciepcie na ta łycha, ja to wam wszystko przewiozę. Więc to są naprawdę ludzie stąd, całe zaplecze techniczne i to jest dla nas zysk. To jest dla nas zysk finansowy, ale to jest dla nas też prestiż, bo no, nie ukrywajmy, jakby to w Jonathanie Glazerze w filmie Strefa Interesów zagrał Urząd Wojewódzki. Tam nie jest podpisane, że to jest Urząd Wojewódzki, ale my wiemy o tym i możemy się tym chlubić, więc oprócz prestiżu no, wchodzą po prostu zyski finansowe. Fajnie jest w wielkiej produkcji odnaleźć miejsce, które gdzieś tam się skojarzy, które się zna, nie? Tak. Może nawet nieoczywiste, może czasami trzeba o tym przeczytać, że to jest to miejsce gdzieś tam, kiedy się o tym pochwalić, ale to jest takie mega, nie? No jakby nawiązuje tak. Gdzieś tam pewnie do też tej tradycji filmu, który jest na Śląsku od lat, tak. Nie? Tak. Mamy te wielkie nazwiska, dzisiaj mieliśmy w przeszłości i mamy też super szkołę filmową, która kształci specjalistów. No, głównie oczywiście w kontekście produkcji filmu, tak? Tak. No bo to nie jest aktorska typowo szkoła, ale no, to środowisko, te wasze działania powodują, że też to środowisko artystyczne na Śląsku, myślę, przeżywa taki pozytywny ferment. Nie chcę powiedzieć po słabych latach, bo nie czuję się na siłach, by być recenzentem całkiem, tak? Ale mam wrażenie, że to też potem te sztuki się przeplatają, no bo to nie jest tylko film, do tego dochodzi teatr, tak? Rozpoznawalność tego miejsca pod kątem sztuk wizualnych na przykład, bo przecież przy filmie współpracują przedstawiciele wielu branż, tak? No, a to jeszcze nie powiedziałeś o tym, że ci, którzy tutaj pracują, to jeszcze potem spędzają czas wolny u nas. Nie? No tak, jeszcze spędzają czas wolny, także Mariacka Dworcowa po prostu działają. No a też jakby Śląsk jest takim miejscem, że ludzie są otwarci, nie są zepsuci, są przyjemni. My jesteśmy w stanie bardzo wiele z miastem załatwić. Prosimy naczelników o przychylność, prosimy Straż Miejską o zamknięcie jakiejś drogi, prosimy o przepuszczenie jakiegoś samochodu o dużych gabarytach i to się dzieje, naprawdę, to się dzieje, więc to filmowców absolutnie chwyta za serce. Taka współpraca na miarę europejskiej stolicy kultury. No, myślę, że to jeden z takich aspektów, wśród wielu, wielu aspektów kolejnej katowickiej aplikacji o ten tytuł, bo to drugie nasze starania. Tym razem pod rękę z metropolią bardzo mocno, z całym właściwie regionem. Choć mamy konkurenta także w województwie śląskim w postaci Bielska-Białej. Nie wiemy, jakie będzie rozstrzygnięcie tej komisji. Ta komisja złożona jest w większości z ekspertów, nie są to politycy. Są to eksperci międzynarodowi zatrudnieni do tego celu przez Unię Europejską. No i też jesteśmy ciekawi, jak to wyjdzie. Szanse są, można myślę, mówić, że Katowice 25%. Musiały, że Katowice musiały odrobić jakąś lekcję po tym 2016 roku, kiedy też aplikowały o ten tytuł? No, aplikowaliśmy właściwie kilka lat wcześniej niż ten 16 rok. Nie wiem, czy musieliśmy odrobić lekcję, natomiast na pewno jesteśmy w innym miejscu. Bo gdy Katowice starały się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury na rok 16, nie było NOSPR-u. Strefa kultury była, ona była tak naprawdę w fazie koncepcyjnej wtedy. Te świątynie kultury nam wyrosły od tamtego czasu, ale dzisiaj też widzimy, że kultura jest w innym miejscu i w innym momencie zaczyna mieć też inne funkcje w świadomości decydentów, ale także zwykłych mieszkańców. Co ważne, kultura to już nie są tylko teatry, nie są tylko sale koncertowe, nie są tylko kina. Choć oczywiście ja nie umniejszam znaczenia tej kultury wysokiej, tak zwanej kulturze wysokiej, nie powinno się tak w ogóle mówić, ale ta kultura to jest też przejście orkiestry dętej,
pod domem. To jest gość, który siedzi z tyją, z akordeonem i gdzieś tam gra. To jest to, gdy jakiś instrumentalista samouk pójdzie do przedszkola, zagra dzieciakom. To jest możliwość ekspresji każdego człowieka i możliwość też włączenia się w obieg kultury. Tak? No, mamy właściwie każdy z nas w domu ma jakby niewyczerpane źródło dostępu do kultury poprzez platformy streamingowe, czy poprzez transmisję bądź retransmisję wielkich koncertów, sal koncertowych naprawdę na światowym poziomie. Stąd to hasło Play, które tak ma jednoczyć wszystkich. Play ma cztery jakby odcienie. To ma być coś, co jest nastawione na mnie. To jest coś, co zakłada to, że ja gram Fair Play, że włączam wszystkich w obieg kultury, że ona nie jest dla wybranych. To jest też coś, co ma pozwolić każdemu z nas na przeżycie bardzo głębokiego zanurzenia w kulturze. Ale właśnie nie tylko dlatego, że ktoś będzie mógł pójść do teatru, ale takiego czegoś, co też tego przekracza, nie? Co jest w swojej prostocie często bardzo wzniosłe, bo jest ponad mną, no ale to jest też kultura, którą zaczynamy definiować także w kontekście miasta. W sensie to, jak kształtujemy przestrzeń miejską, to jak kształtujemy miasto przyszłości, przyszłość miasta, to także jest element kultury, bo kultura nawet w swoim źródłosłowie to jest zespół zachowań ludzi. To jest to, co robimy na co dzień. I takie też jest ujęcie tej aplikacji Play pod hasłem, której staramy się o ten tytuł Europejskiej Stolicy Kultury na 2029 rok razem z Metropolią. To jest proces, który trwa już 2 lata. Naprawdę z bardzo pogłębioną analizą kondycji kultury i w ogóle otoczenia, w którym jesteśmy. I też, jak tutaj z panią dyrektor, uczestniczymy w spotkaniach już właściwie przybliżających nas za chwilę do wizyty komisji oceniającej miasta w Polsce, bo jedno z nich zostanie tą Europejską Stolicą Kultury, to widzimy też, że środowisko jest bardzo zdeterminowane, żeby to, co wypracowaliśmy w ramach tej aplikacji, starać się wcielać w życie. No i właśnie na tym musiałbym powiedzieć stop, no bo nie wiemy, jak ta historia się potoczy, nie ma żadnych przecieków. Za wyjątkiem ale tego, że łatwiej, komisja... że jest konsorcjum i że ta aplikacja obejmuje bardzo duży region i taki region, który jest bardzo różnorodny, bo to jest i Śląsk, i Zagłębie, i bardzo różne miasta z różnymi tradycjami. Będzie inaczej. Tak, bo to nie jest na wprost konsorcjum, nie? To jest po prostu ukazanie też Katowic we współpracy z Metropolią jako serca tego regionu. Ja często używam takiego daleko idącego sformułowania, że Katowice są tym śródmieściem metropolii tak naprawdę. Są tą centralną, pierwszą dzielnicą metropolii, bo no, mieliśmy kilka dni temu spotkanie właśnie z ekspertami, którzy przygotowują nas do tej decydującej walki o ESK. No i zapytali nas, na czym polega ten fenomen metropolii, bo przecież to nie jest organ samorządu w żaden sposób. No i właśnie pokazywaliśmy to, że no, bierze się to z takiej prostej rzeczywistości, że gdyby wziąć człowieka z zewnątrz i wsadzić go do tramwaju, teraz trochę na rynku w Katowicach gorzej. To nie będzie wiedział, gdzie jest jedno miasto. On dojedzie do Bytomia. Albo jeszcze dalej, bo tam się gdzieś przesiądzie i on absolutnie nie zauważy, że dojechał do Bytomia, bo po drodze będzie miał cały czas takie bardzo rozlane, ale nie w negatywnym tego słowa znaczeniu miasto. Tak. I powiem więcej, pewnie nie będzie potrafił wymienić miast, które minął po drodze. Dokładnie. Zwłaszcza Świętochłowice w języku każdym innym niż polski, bo to bardzo wdzięczna nazwa. Tak więc to jest zupełnie inny moment, to nasze starania OSK teraz. Zupełnie też mamy inne cele i inaczej patrzymy na kulturę. Mam wrażenie, że w tej aplikacji my patrzymy na kulturę bardzo europejską. Upatrując w kulturze takiego sposobu na zmianę społeczną. Traktując w ogóle kulturę jako rodzaj usługi społecznej, nie politykę społeczną, ale usługę społeczną, czyli coś, co ma być dostępne i co ma odpowiadać na podstawowe potrzeby mieszkańca. Podstawowe. Nie raz na 2 miesiące na premierę do teatru i na koncert do NOSPR-u, bo te instytucje, nawet gdyby na każdej premierze w każdym roku byli inni widzowie, to na tych premierach jest mniej niż 1% mieszkańców Katowic.
To chyba w ogóle jest tak, że już same te starania, co pokazały te starania sprzed dekady, już można powiedzieć, wywierają wpływ na życie kulturalne w Katowicach. Absolutnie. Już samo to, że się ubiegamy, już daje jakiś impuls instytucjom kulturalnym. Chociażby. Absolutnie, absolutnie. Znaczy ja myślę, że jakby wczoraj padło takie pytanie, kiedy przygotowywaliśmy się w naszych stolikach tematycznych do wizyty komisji, padło takie pytanie, no a co byś chciała, żeby w tym zadziało się w tym roku 2030, tak, jak już po tym wszystkim, to co by miało być? No co by miało być? Ja bym chciała, żeby kultura była tak oczywistą sprawą, jak to, że w dzielnicy musi być przedszkole, że musi być ośrodek zdrowia, żeby jakby w ogóle nie dyskutować o kulturze, żeby kultura była po prostu tak naturalną potrzebą, żeby nie padały te pytania, ja tego nie rozumiem, co ja mam o tym myśleć, czy to mnie obraża, czy to mnie nie obraża, a myśl co chcesz, tylko uczestnicz, po prostu graj, bądź w tym. Właśnie, chociażby ta instytucja czy przestrzeń były naturalnym trzecim miejscem dla każdego po domu, tak. Po pracy, często ta praca jest już w domu, tak. Więc kultura tak. Może być tak naprawdę jedynym powodem, dla którego wyjdę na zewnątrz, bo zakupy każdemu zakupy ktoś może dowieść, tak? Pracować można zdalnie, ale żywego przeżycia, tak, takiego żywego uczestnictwa w kulturze nie da się doświadczyć przez streaming. I wspólnego doświadczenia, że ci przerwę, bo tak naprawdę, no, tak jak mówisz, streaming, oczywiście możemy sobie odpalić jakąś platformę w domu i tak dalej, no ale rzadko widzę ludzi, którzy się śmieją do ekranu sami, natomiast w kinie i owszem, to jest po prostu wspólne doświadczenie, które jest no, niepowtarzalne. To właśnie to, ta Europejska Stolica Kultury ma być takim czasem też nauki, tego wspólnego przeżycia i docenienia wartości tego wspólnego przeżycia, bo no, wiecie Państwo, jakby wyjść zapytać, czy wolą ludzie inwestować w drogi czy w kulturę, no to naturalne jest, że ktoś powie, wolałbym, nie wiem, wyremontowaną drogę, wolałbym posadzone drzewa, a te potrzeby kulturalne jednak bardzo często w powszechnym mniemaniu są spychane na ostatni poziom. Głód wspólnego przeżycia i wspólnego doświadczenia czegokolwiek jest jedną z najbardziej artykułowanych potrzeb ludzi po COVID-zie. Właśnie, więc chciałam się teraz odwołać, wiesz, do COVID-u. No, jak byliśmy zamknięci, czego potrzebowaliśmy? Oprócz fryzjera. I pomocy. Ja korzystałem z podziemia. Tak. O, lepiej tego nie mówić głośno. Ja już chyba to mamy za sobą. Tak, czego potrzebowaliśmy, to spotkania z ludźmi, tak? Tego potrzebowaliśmy. Potrzebowaliśmy przyrody i potrzebowaliśmy spotkania z ludźmi. Więc no po prostu wspólne doświadczenie, o tym mówimy. Jasne, no my też jakby drogi są dla nas bardzo ważne, zieleń jest dla nas bardzo ważna, ale tak naprawdę to kultura to jest też to, jak wygląda nasze otoczenie, jak myślimy o przestrzeni miasta. To jest właśnie przejaw kultury, tak? To jest przejaw tego, w czym żyjemy i w czym obcujemy. Gdzie przyroda ma bardzo naprawdę też immanentne miejsce. Ja rozwoziłem w COVID-zie posiłki dla podopiecznych DPS-ów katowickich. Teraz to mogę powiedzieć, bo już nikt mi nie powie, że chwalę się, żeby mieć z tego korzyść polityczną. Wcześniej o tym za bardzo nie mówiłem i miałem tak gdzieś z 80 tych posiłków do rozwiezienia. One musiały być rozwiezione w miarę ciepłe, bo to był posiłek obiadowy. I ja nie byłem w stanie, byli tacy ludzie, którym musiałem zostawić to jedzenie pod drzwiami, no bo oni byli chorzy, tak? I jakby zgodnie z procedurą nawet nie mogli otworzyć drzwi, gdy ja tam stoję. Ale była całkiem spora grupa osób, które otwierały te drzwi. Oni nie cieszyli się z tego, że dostają coś do jedzenia, nie? Oni widzieli jednego człowieka tego dnia. I najbardziej mnie ujęło za serce to, jak taka starsza pani, pani już podopieczna DPS-u, wyjęła takiego dosyć archaicznego, ale już smartfona i pokazała mi jakiś obrazek, który narysowała jej wnuczka, która była zamknięta w swoim domu z rodzicami i ci rodzice zrobili jej to zdjęcie. Wiecie, to było takie zdjęcie, jak w smartfonie widać piksele, to naprawdę to było bardzo... I ona tak po prostu stała i płakała, nie? No jakby ja tylko jej przywiozłem jedzenie, tak? Więc ten głód, no on jest przeogromny. My widzimy w mieście, jak w Katowicach, jak,
jak bardzo ludzie potrzebują tego, żeby być razem. Jak bardzo ludzie przychodzą, myślę o seniorach, tylko po to, żeby wypić kawę i zjeść ciastko, jak mogą. Jak nie mogą, to też je jedzą. Jak ogromną siłę mają, ja mam dzieci w takim wieku szkolno-przedszkolnym, WhatsAppowe grupy rodziców. O Boże, tego mi nie wspomina. Nie, to tego to doświadczamy podobnych rzeczy, ale to jest głód interakcji po prostu, tak. Nie tylko grupa informacyjna. Dokładnie. To jest jedna informacja, która rodzi. W tych grupach są swoje fazy, urodziny pani, pewne organizmy we włosach. Każdy dzieci. Się musi wypowiedzieć. Dużo jest taki, tak, ale jest taki to właśnie to może ten WhatsApp wykorzystać w takim razie te doświadczenia tego kontaktu na WhatsAppie do promocji Europejskiej Stolicy Kultury. No, myślę, że jak najpierw musimy zawalczyć o tytuł. Tak zwany statystyczny mieszkaniec metropolii. On pewnie w pewnym momencie nawet się nie dowie, że jeśli zostaniemy Europejską Stolicą Kultury, że my nią jesteśmy, ale on ma odczuć tą zmianę, która się przez to dokona. On ma poczuć się włączonym w obieg kultury. Nie? Czy on mieszka na końcu metropolii, czy mieszka w Katowicach, czy mieszka w Bytomiu, czy gdziekolwiek, on ma poczuć się elementem tego kulturalnego obiegu. I w aplikacji bardzo mocno podkreślamy to też, że ta aplikacja Play ma być też szansą dla pokazania nowego dziecka, które się pojawiło tutaj tak naprawdę oddolnie. Metropolia poza tym odgórną czapą ustawową powstała na dole. To Związek Gmin i Powiatów tutaj na terenie Górnego Śląska i Zagłębia jakby Nesnes został założony przez władze poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, no ale mieszkańcy też gdzieś w ramach tego tworu metropolitalnego czują się razem, nie? Mamy te same żółte rowery, te same autobusy, te same bilety. Mamy pewnego rodzaju standaryzację różnych usług społecznych, które są. Oczywiście na zasadzie wymiany dobrych praktyk, bo to są różne samorządy. Mamy wspólne brandy, jak Noc Muzeów, tak, Noc Teatrów. To wszystko jest też pod tym płaszczem metropolii robione. I myślę, że my zaczynamy czuć się coraz bardziej razem, choć oczywiście zawsze ktoś, kto mieszka gdzieś, będzie czuł się mieszkańcem swojego miasta, nie? Ja mieszkam na osiedlu Witosa. Na osiedlu Witosa, jak ktoś idzie do centrum Katowic, to się mówi, że jedzie do miasta. To w takim razie powiedzmy o tym, jakie mamy terminy związane z tym tytułem Europejskiej Stolicy Kultury dla Katowic na 2029 rok, bo to tak naprawdę kwestia najbliższych dni. No to prawda. W poniedziałek o 9 godzinie pod hotelem Monopol oraz w hotelu Monopol witamy delegację. To już. Delegacja zwiedza całe miasto, instytucje, miejsca, ląduje w mieście Ogrodów, gdzie ma jeszcze okazję osoby zaangażowane w aplikację, to jest około tam 40 osób prawie, podpytań na zasadzie takiego Red Cafe, tak, o to, czym, dlaczego tak bardzo nam na tym zależy. Potem komisja odwiedza jeszcze 3 miasta w Polsce i 23 i 24 jest prezentacja w Warszawie, w Ministerstwie Kultury i 25 obyśmy się cieszyli. Decyzja. Bo będzie ogłoszona decyzja o tym, które polskie miasto zostanie Europejską Stolicą Kultury, Katowice, Bielsko, Kołobrzeg i Lublin. Tak. Gdyby ta komisja miała minutę i zapytała o to, dlaczego Katowicom tak bardzo na tym zależy i metropolii na tym zależy, to co by Państwo powiedzieli? Wystrzelamy się teraz, no właśnie. Posłucha tego ktoś i odgapi to. My w minutę my jesteśmy długodystansowcy, nie? My nie sprinterzy. W minutę tego nie zrobimy. A czy mieszkańcy powinni się jakoś włączyć, na przykład w ten poniedziałek się pojawić przed komisją i żądać, że my chcemy tutaj stolicy? Nie, co tam kto potrafi? Trzymać kciuki, modlić się, no, dobre medytować. Fluidy przesyłać, dokładnie. Mieszkańcy zrobili ogromną robotę na tym etapie już aplikacji. Wzięli udział i przedstawiciele sektora kultury, ale także mieszkańcy w ogromnej ilości badań ankietowych. Były spacery po dzielnicach, gdzie pokazywali nam pewne potencjały, znaczy nam, no, osobom zaangażowanym też w pisanie aplikacji, pokazywali swoje dzielnice, tworząc mapy tych dzielnic, tego, co jest w nich ważne, jaki jest w nich potencjał. I jeśli chodzi o proces badawczy,
to patrząc z perspektywy lat, ten został zrobiony, nie chcę powiedzieć lepiej, bo nie wiem, to się okaże, czy lepiej, ale bardziej kompleksowo niż to, co było przed kilkunastu laty. I teraz ten pytany o to mieszkaniec wiedział, w czym uczestniczy i o co go ankieterzy, badacze pytają. To jest naprawdę potężna diagnoza, która wpływać też będzie na strategię rozwoju kultury w Katowicach i myślę, że w ogóle w metropolii, w województwie, tak, bo nie sposób tego nie zauważyć także z tej perspektywy. To ja bym chciała jeszcze dopytać, jest jakieś państwa prywatne odkrycie, jeżeli chodzi o kulturę tutaj w regionie, związane z przygotowaniami do Europejskiej Stolicy Kultury, które udało się odkryć w tych badaniach albo na nowo poznać? Z waszej perspektywy? Dla mnie chyba jakby to podejście, które jest, no jest nowatorskie podejście, tak? Bo nie stawiamy na miejsca, nie stawiamy na świątynię kultury, jak Krzysztof wspomniał, tylko tak naprawdę stawiamy na uczestnictwo. To jest dla mnie naprawdę podejście nowatorskie i to jest moje odkrycie, bo jakby intuicyjnie też wiele robimy w tym kierunku, że na przykład robiliśmy wystawę lokacji w tkance miejskiej i po tej wystawie prowadziliśmy ludzi, robiliśmy wycieczki. Więc intuicyjnie myślę, że namawiamy ludzi do uczestnictwa u nas, ale niekoniecznie. My chętnie wyjdziemy do nich. I jakby cieszę się, że takie myślenie się pokrywa z tą aplikacją, bo to znaczy, że to jest po prostu myślenie tych czasów. Więc to dla mnie jakby największe odkrycie to jest podejście do tego, jak to chcemy skonsumować. No, dla mnie ilość, jakość, skala i różnorodność inicjatyw kulturalnych na poziomie tak zwanej żaby, nie? Czyli na samym dole tego, jak ludzie się samoorganizują, jak przy różnych miejskich, niemiejskich podmiotach próbują robić coś razem, nawet szydełkować. To też dla mnie przejaw. Tak. Taki najprostszy, znaczy najprostszy, no na wyciągnięcie ręki aktywności, jeśli to jest razem, nie? W chłopach, jak spotykały się właściwie panie Skubaniu. Na skubaniu bądź na szatkowaniu. Nie wiem, czy też coś z kapustą było w chłopach, ale skubanie było na pewno. To nie tylko po to, żeby wykonać tę czynność. Tak. Czas, ale właśnie to był pretekst, nie? Czynność i wokół tego narastały opowieści. Ogromne zjawiska kulturowe, które dzisiaj gdzieś tam są może przeszłością, ale one się dzieją w innych perspektywach. Nie? Tak. Jak siadają mamy, tatusiowie na placach zabaw, rozmawiają ze sobą o wyniku ostatniego meczu Gieksy albo kogoś innego, to, no bo o nowej premierze rzadziej. Bo to też jest przejaw kultury, to jest codzienne zachowanie. Nie? Ale ja ci powiem, że ja w Lidlu mam takie szczęście, że spotykam często Grześka Przybyła, aktora Teatru Śląskiego. I my wykładamy te swoje rzeczy, swoje, i my cały czas gadamy o tym, co tam w teatrze nowego, co tam w kinie nowego. I ta ekspedientka już na nas patrzy, ta pani z kasy, tak, Boże, po prostu oni. Znowu oni, ci ludzie kultury. Ale jest to naprawdę urocze, że jakby możemy się wymienić. A słuchaj, może ekspedientka trafi na nagranie i wygra wejściówkę. Nie? A czemu nie? Zapraszamy. Albo gdzieś zainspirowana weźmie udział w jakiejś premierze, pójdzie na jakiś spektakl. Dokładnie. Więc nigdy nie wiadomo, wszystko jaki ma będzie swoją efekt wagę. Tego spotkania. Tak naprawdę jakby konkludując, to nie ma kultury wysokiej, nie ma kultury niskiej, jest po prostu, jest życie z takim przeświadczeniem, że jest jeszcze coś więcej. No i o tej kulturze moglibyśmy tak rozmawiać godzinami, ale niestety nasze ramy czasowe są ograniczone, więc przychodzi nam niestety zakończyć tą przemiłą rozmowę. Bardzo Państwu dziękujemy, że zostaliście Państwo gośćmi naszego Katobusa. Ewa Sadkowska, dyrektorka Instytucji Filmowej Silesia Film i Krzysztof Kraus, naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice, byli naszymi gośćmi. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Dzięki. Było nam bardzo miło. A rozmowę poprowadzili Mateusz Terech i Marta Paluch.